Aleksander Sikora po swoim zwolnieniu z pytania na śniadanie szybko stał się jeszcze bardziej aktywny w mediach społecznościowych, gdzie jego obecność i interakcje z fanami znacznie się zintensyfikowały. Widzowie, którzy cenili jego chemię z Małgorzatą Tomaszewską na ekranie, często spekulowali na temat ich prywatnej relacji, co Sikora postanowił wyjaśnić. W rozmowie na Instagramie isparty.pl Sikora zdecydowanie zdementował plotki o romansie z Tomaszewską. Podkreślił, że ich współpraca była bardzo owocna, co niekiedy bywa mylone z osobistym zaangażowaniem. Jego odpowiedź na pytanie fanki: Dobrze dograliśmy się w pracy, dość często żartobliwie nazywając się telewizyjnym małżeństwem. W życiu prywatnym przyjaźnimy się. Nie jesteśmy razem. I nie. Nie mamy dziecka. Bo i taką teorię gdzieś słyszałem wyraźnie, odcina się od plotek i podkreśla zawodowy charakter ich relacji. Wypowiedź sikory, trzymam nad tym pełną kontrolę. Po prostu o tym nie rozmawiam i to jest naprawdę świetna recepta. Doskonale znam ten rynek. Pracowałem w stacjach muzycznych, w serwisie plotkarskim, więc wiem, jak to działa, jeśli ktoś nie chce aby twoje życie prywatne było infiltrowane i inwigilowane, albo żeby po prostu ktoś do niego wchodził, możesz temu zapobiec. Po prostu zamykasz szczelnie drzwi do swojego domu czy furtkę do swojego życia prywatnego i nikt mi z buciorami się do niego nie ładuje. Pokazuje jego determinację w ochronie prywatności. Dalsze jego słowa wskazują na świadome unikanie ustawek, czyli inscenizowanych sytuacji dla mediów, co jest częstą praktyką wśród celebrytów. Sikora wyraźnie dystansuje się od takich działań, co może być odbierane jako postawa godna szacunku. Nie musisz bywać w miejscach, gdzie są fotoreporterzy, nie musisz opowiadać na tak zwanych eventach, gdzie są filcowe czerwone dywany i tekturowe ścianki o tym, z kim sypiasz, jaki masz rozmiar bielizny, co znajduje się w Twoim koszu na pranie, z kim się spotykałeś, ile razy, gdzie jak to wyglądało i co robiłeś. Jego strategia. Polegająca na pełnej kontroli nad tym, co ujawnia, oraz unikaniu miejsc, które mogłyby narazić go na niechcianą uwagę, jest przykładem, jak można skutecznie zarządzać swoim wizerunkiem. Dodatkowo, stwierdzenie na Instagramie, że jego życie prywatne jest mało interesujące i nikogo nie będzie obchodziło, może być zarówno formą obrony, jak i próbą odwrócenia uwagi od swojej prywatności.